Witam wszystkich widzów serdecznie, Grzesiek Hakai. Zapraszam was do Gwintusia. Zagramy sobie dziś Skorupą. Jest to deck, który już kiedyś dla was nagrałem. Oczywiście zamieszczę pod linkiem do talii dostęp do pierwszej części. I tym samym lecimy z drugą częścią. Nic się tutaj nie zmieniło, ponieważ troll jaskiniowy dostał werbunek więcej, ale za to odrodzony Regis ostatnio dostał werbunek mniej, dzięki czemu się wyrównuje i możemy zagrać tą samą dosłownie talią. Zobaczymy, jak to sobie będzie radziło. Jest tu Regis Wampir Wyższy, rzadko grana karta, praktycznie niewidoczna. Na bliskim starciu, przypomnę, wykrada wrogie jednostce jej wzmocnienie, dlatego nie musimy używać Tojadu, który tutaj mamy, na wzmocnioną jednostkę, jeżeli będziemy chcieli zagrać właśnie Regisa Wampira Wyższego. Co sprawi, że będziemy mieli oczywiście bardziej obfite punkty na Regisie Wampirze Wyższym i tym samym Tojad będziemy mogli sobie na coś innego dla przeciwnika, na przeciwniku zastosować. Operator jest tutaj najprawdopodobniej pod Fledera. Jest opcja wyciągnięcia w razie czego operatora z dekretu królewskiego. Mamy przeklęty zwój, jeżeli zaczynamy, dzięki czemu możemy lepiej dobrać to, na co mamy ochotę, na przykład trolla, żeby chronić właśnie wspomnianego Regisa Wampira Wyższego. Verena hamuje zdolności wrogich jednostek, które się wzmacniają, ale hamuje te, które mają na sobie krwawienie. Skorupa, tutaj jest lider Skorupy. Jest to też dobra, można powiedzieć, odpowiedź na to, że przeciwnik może się nie spodziewać, jeżeli widzisz Skorupę, zazwyczaj sobie myśli, że jakaś Keltulis lub na przykład jakieś relikty. Pod gąbczastym grzybem jest tutaj pod to, żeby oczywiście stworzyć wąpierza. Wąpierze, przypomnę, daje wrogie jednostce krwawienie na czas dwóch tur. Przy więzi zamiast tego dajemy wrogie jednostce krwawienie równe sile bazowej. Najlepszym sposobem jest, jakbyśmy mieli w pierwszej rundzie dwóch wąpierzy plus pod gąbczastym grzybem. Jest to naprawdę wtedy świetne i można powiedzieć, za łatwą cenę kosztu werbunku mamy całkiem sympatyczne punkty na R1 na przykład lub na R2. Oriana, bardzo fajna karta, zawsze rzucajcie na daleki zasięg, ponieważ ona działa w dalekim zasięgu i na koniec każdej sojuszniczej tury wzmacnia się o równą wartość liczbie krwawiących jednostek u przeciwnika. Na rozmieszczeniu daje wrogie jednostce krwawienie na czas liczby tur równą liczbie sojuszniczych wampirów. No i to wszystko, jeżeli chodzi o omówienie. Mamy w razie czego jeszcze inkubów, żeby móc na przykład wskrzesić sobie na przykład Nekurata czy wspomnianego wcześniej Fledera. Gael działa wyśmienicie oczywiście z na przykład Tojadem, który zastosujemy Tojad w jakąś jednostkę i później Gaelem możemy dobić fajnie kartę i wzmocnić się o wartość siły bazowej. Zapraszam. Mamy pierwszego gracza. Białe zimno kontra Skorupa. No tutaj jest w niebezpieczeństwie oczywiście Nekurat, ponieważ przeciwnik ma przesuwajki w postaci arystokratki NLI, ma dwa ładunki lidera, jeszcze dodatkowo się patrzy dzikiego gonu. Mamy operatora we Fledera, jest to dobre. Inkuba wymieniamy. To jest super. No i jeszcze tak naprawdę też jest w niebezpieczeństwie ten Regis Wampir Wyższy w sumie. Nekurata zapewne użyjemy tylko raz, podejrzewam. Dobrze, zaczniemy sobie z operatora. Myślę, że można spokojnie wzmocnić Fledera, bo jest to karta, na której nam zależy, a przesuwanie na Flederze nic za bardzo nam nie robi. Musimy mieć jak dawać krwawienie. Z takich ciekawostek, jakbym miał powiedzieć, no to instynkt Wereny na kanale ma drugie miejsce, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń. Było to około pół roku temu, także już jakiś czas też minął.
A mogłem w sumie zostawić tą krwawą ucztę. Byłoby dobre, żeby właśnie oczyścić i nadać krwawienie. Myślę, że zagram sobie tego Nekurata i zobaczymy, może przeciwnik zastosuje ładunek lidera. Jest mglak. Czego nie powinienem grać, jeżeli on gra zasłony? Ze względu na to, żeby Regis rósł, to powinienem bardziej nadawać po prostu to krwawienie. Bo mógłbym to zniszczyć w tej chwili Gaelem, wzmacniając się o 4 punkty, ale dawałoby mi to mniejszy przywilej właśnie na Regisie. A on na razie wypstrykuje się z jednostek, które mają zasłonę. Jest Ardgaed. Czekam, aż białe zimno wreszcie oczyści ten świat. Rzucimy sobie tak. Jeżeli on spasuje, to my sobie dogramy Gaela, żeby zniszczyć tą królową zimę. Ukryty. Nieźle. Nieźle u przeciwnika, u nas mamy problemy. Jakbym zagrał to jad, jest to za mało punktów. Muszę tutaj spasować raczej. Za mało punktów robiłem, przecież on robił z ukrytego, z barciowego widziadła od groma naprawdę punktów. Tutaj przeciwnik nas nieźle przycisnął, ale też stracił stosunkowo dużo. Tak mi się wydaje. Inkub będzie we Fledera. Nekurat, no nie będzie tutaj dobry, cholercie. Drugi inkub. Myślę, że jednego inkuba bym wymienił. Ha! Następny do kolekcji. Trafiliśmy na trudny mecz. Nie bój się, to zaboli tylko odrobinę. Jest Nagelfar w Eredina. Myślę, że tu możemy sobie zastosować to jad. Chociaż dobry byłby też w Karantira. Ale zastosujemy sobie to jad. A później Gaela na bliskie starcie i mu zjemy tego Eredina. No chyba, że zastosuje teraz Tirnalia. A on może mieć Tirnalia właśnie. Nieźle. Wzmocniliśmy się o 7 ze względu na to, że siła bazowa Eredina wynosi 7.
Siedziesz mi, konusie. W sumie i tak go nie przebijam, więc zostawię to. Zapomniałem o tym królewiczu, cholera. Niedobrze. Bez obaw. Uciechy cielesne to moja specjalność. Zagramy tak. Nie ma sensu dawać, bo i tak znowu go nie przebijamy. Jasny gwint, no nie wierzę. Kto cię nauczył tak walczyć? No właśnie, kto go nauczył tak walczyć? Musiałbym raczej wyciągnąć Alpa. Bo chciałbym dać chociaż dwa razy jeszcze właśnie krwawienie. Bardzo mały jest Regis. Na 8 to jest bardzo mała wartość. No ale sami widzicie, że jest trudno tutaj. Trudno tutaj wykreować to, żeby... Może ten deck już po prostu nie będzie dawać rady. Zobaczymy. No ale trafiliśmy też właściwie na karty, które mają zasłonę. Jeść cygonu. Dobra, Alp. Pan przypływów może być u przeciwnika. Jak go wzmocnię, to i tak pan przypływów jak uderzy, to zostanie mu jeden flederowi. I tym samym ten mróz go dobije. Dobra, zagramy Garkaina. Jest Regis. Inkub. Czy Inkub będzie tutaj dobry? We Fledera nie sądzę, ze względu na to, że nie mamy jak nadać krwawienia. A w coś innego? W Nekurata to mi przesunie? Chociaż jak się zasłonię liderem, to niekoniecznie. Jakbym się zasłonił, znaczy nie liderem, tylko trolem jaskiniowym, to mogę nadać, spróbować nadać kilka. To by mogło być dobre. Ale Karantir też nie będzie jakiś wysoki chyba. Spróbujemy tak zagrać. Zaczynając od trolla jaskiniowego. Z Auberona może być na przykład przesunięcie. Więc trzeba się tego wystrzegać. Zagramy tak. Jeszcze no unitowo. Myślę, że nadamy tutaj zasłonę. Jest Auberon. Przybyłem, zobaczyłem. Tak, jednostkę z... Podbijemy ten świat, tak jak podbiliśmy poprzednie. Mądrze, przeciwnik bardzo mądrze to zagrywa. No to może w Alpa po prostu pójdę. Grzeszny, czarci pomiot. Słodzisz mi. Bo teraz i tak nie nadam, a tutaj mam punkt więcej skrwawienia później. No chyba, że zagra znowu kartę. Aha, przecież ja mogłem nadać Flederowi. Wasze dusze zasilą nasz okręt. Zapomniałem, no dobra. Ale błędy robię. Wiem, że w coś się pchałeś. Pomogę ci. I 38-21.
I troll, super. Fajny deck rywala, ale wypstrykał się ze takich mocniejszych zagrań w pierwszej gierce, mam wrażenie. W pierwszej rundzie. I super, 1-0 tym deckiem. Teraz postaram się bardziej skupić. Zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy drugiego gracza, Przehera kontra Skorupa. Pióro jest potężniejsze od miecza. Przehercie, tak? Zaczynamy, więc mamy przeklęty zwój, dzięki czemu możemy sobie dobrać operatora. Pod właśnie Fledera. Super, że jest ich dwóch. Regis. No, nie lubię mieć Regisa, ale niech już zostanie. Wąpierz jest jeden. Myślę, że na razie Nekurat jeden. I Krwawa Uczta. Zaczniemy sobie tak. Na spód albo Krwawą Ucztę odłożę. No wąpię, że jest później fajny. Wyczytałam ten ruch z lotu ptaków. Myślę, że najpierw zagram Nekurata. Jeszcze. Żeby właśnie wzmocnił się Fleder i żeby się wzmacniał już odrodzony Regis. A w następnej turze polecę z operatorem. Ja. Tego mogliśmy się spodziewać. I teraz tak. Dobieramy sobie operatora. Operator jest o tyle ważny, że też tak naprawdę dajemy przeciwnikowi Fledera, dzięki czemu Inkub będzie mógł zostać zagrany, prawda? Dobra, na tył sobie to rzucę. Myślę, że warto wzmocnić. Jest dywizja. Nieźle. Trzech flederów on ma teraz. Jasny gwint. To ja też chyba zagram Fledera. Chociaż Werenę bardziej bym chciał. Dobra, to niech będzie najpierw Oriana. Straciłem trochę, niepotrzebnie wykorzystywałem, bo powinienem najpierw rzucić sobie Werencie. Szkoda. Dobra, daj mi tą Werenę. Werena jest dla niego problemem, bo dzięki temu Flederzy nie będą się wzmacniać. Więc Orianę postaram się zachować. No. To wydałem dosyć dużo, licząc Werenę, prawda? Bo Werena uważam jest bardzo mocną kartą. Ale myślę, że przyciśniemy rywala. Miec też amutna. No i to jest całkiem dobra ręka. Bez obaw. Uciechy cielesne to moja specjalność. Może Nekurata sobie wezmę. Ja aż tyle krwawienia to tutaj nie mam. A się przyda pod Oriana. Butach.
Bardzo się to przyda pod Oriany. Znowu nie dobrałem Regisa Wampira Wyższego, niestety. Będzie wasz mość zadowolony. Trochę szkoda, ale mu się trafiło. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. I właśnie pod asymilację dobra by była Verena. Zobaczcie, ile zrobił tym Artoriusem już na wejściu. Od groma i ciut ciut. Dobra, zagramy sobie Fledera. Myślę, że tutaj pomiędzy, żeby go nie ściągało skrytobójstwo. Mógłbym niby tego lidera, znaczy tego trolla jaskiniowego użyć, żeby chronić Fledera. Joachim. Wbije im posłuszeństwo do głów na Hajem. Kurde, oby nie trafił blokady. Ja chyba sobie jednak wezmę, rzucę tam trolla. Ból uszlachetnia, mój miły. Kiedy więc z tobą skończę, będziesz praktycznie hrabią. Troll sprawia, że też nie zagra Cope the Grace w to, nie? Drugi wąpierz nada aż 9 punktów krwawienia gryfowi, więc jest to bardzo mocne zagranie, ponieważ dajemy 9 punktów krwawienia i w dodatku Fleder wzmacnia się o 9. Więc podejrzewam, że jakiś removal pójdzie na Fledera. Ale jeszcze przed tym może zagram sobie Orianę, Henry. Muszę zadbać o Rozę i Ednę. Ardal cofa 2. No raczej tego bym nie chciał chyba cofać mu. Leo Bonhart, Fion, Ivar i Admirał Rompali. Myślę, że tak. 38-35. Jest Jaga w ogóle. Więc tak, dalibyśmy w ten sposób. Tutaj tak. Aha. Zjadł mi tego wąpierza. Cholera. Wybaczę ci. Tym razem. Tutaj zagramy miecz Stesza Mmutna. Może mu cofnę to, albo tą dywizję, może nie mieć tam zaraz karty taktyki. Nie macie szans. Nie widzicie tego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że tak jakoś szałaputnie gram dzisiaj. Może to nie mój dzień? Nie muszę ci upuszczać krwi, abyś cierpiał jak jeszcze nigdy w życiu. Jest Ardal u niego. Północ musi zostać zniszczona. Zasługuje na więcej. To sobie zostawię na trzecią rundę, bo i tak tutaj najprawdopodobniej stracę kartę, ale Regis będzie na tyle wykwintny, że myślę, że coś tam się uda zrobić. Naprawdę mocna talia rywala. No dobra, wydał Henry'ego.
Przekerę. Ja na Kalwejta niestety rzucił. Inkub nie. Nie może iść za bardzo. Czy ja chcę jeszcze coś tutaj grać? Fleder. Fledera później będę miał też z Inkuba. Dobra, zagramy tego Fledera. Zagramy tak. Ból uszlachetnia, mój miły. Kiedy więc z tobą skończę, będziesz praktycznie hrabią. Nawet doganiamy rywala, co ciekawe. Jasny gwint, ile on ma tych mistrzyń tortur. Dlaczego już czwarta? Ja wiem, że jedną stworzył z tego, ale z czego jeszcze jedną? Był zdany i grzeszny, czarci pomiot. Dobra, dawaj to. No, bo to i tak rośnie, jakbym... Zobaczymy, jak będzie sposobność, to zagram Regisa. Chociaż możemy się spodziewać u niego Wilgeforca. Krwawa pani? Co mu w ogóle Henry dał? Eredina, Kuchtę, Krwawą Panią, Kościej i Jagę. Wiem, że w coś się pakowałeś. Pomogę ci. Dobra, zagramy tak. 111,79. Jeżeli ma Wilgę, to na jakąś wysoką jednostkę, na przykład na Orianę, uda mu się fajne punkty zrobić. Ale nie wiem, czy daje mu to przebicie. Raczej nie sądzę. Jest Torres. Nadejdzie dzień, gdy porządek zapanuje. Jest Kuchta. Udało się na 2-0? Widzieliście to? Gdyby żył, już by nie żył. Super. Aż dziwne, powiem wam. Jakoś czuję, że jakoś szałaputnie gram, tak nie na miejscu, a na razie daje to oczekiwany skutek. Zapraszam was do następnej rozgrywki. Mamy trzeciego gracza. Zwracasz się do mnie o pomoc, to zrozumiałe. Mirror, no ale oczywiście jest to coś innego zupełnie. Muzykanci z Blaviken, co ciekawe. Czy to jest jakaś Kelly? O, jest Regis Wampir Wyższy. Inkub do wymiany. To może być bardzo dobre właśnie, jeżeli to jest Keltulis. No to oczyszczenia mogą być bardzo przydatne. Raczej wolałbym, żeby to były ogry niby. Wąpierz jest jeden. No i tak jest spoko. Chociaż nie ma niestety operatora ani fledera. I mamy aż 3 oczyszczenia na tą rundę. To jest za dużo. 2 spoko, ale 3 trochę za dużo. Dobrze, zaczniemy więc na razie od Nekurata. Myślę, że opłaca się to wzmocnić. Jak pójdzie pan przypływów, to trudno. Robiliśmy co mogliśmy, żeby chronić go. Bo blokadę też stosunkowo może mieć, na przykład do Regaraja, czy coś na wzór. Jest pan przypływów. Czyli są to najprawdopodobniej relikty. Ale tu będzie niezły Gael w to, więc sobie zagramy Alpa. I pomyślimy, co wziąć, a co odłożyć na spód. Ja bym tutaj nic nie chciał w sumie odkładać na spód. Możemy, wiecie, dobrać jakąś kartę i odłożyć na spód. Właśnie tą kartę. Raczej bym chciał zauważyć tutaj Fledera u nas. Więc wezmę sobie Fledera. Może jedno oczyszczenie odłożę na spód.
Jest Doregaraj. Niezwykłem ukrywać swoich poglądów. Teraz by mu trzeba było zjeść to. O 10 się wzmocnił Gael. Poprzez to, że siłę bazową pan przypływów ma 10. Niezwykły Gael. Gael jest fajną kartą. Jest za 6 werbunku. Ale pomimo, że teraz ma 14 punktów, uważam, że jest genialnie wyważony. Bo rzadko zdarza się taka sytuacja, jaka właśnie w tej chwili. Czy ja chcę oczyszczać Fledera? Ja tutaj mam tylko tak naprawdę 2 krwawienia, z którego jedno z nich będę chciał zachować na później. Więc nie wiem, czy jest sens oczyszczać w sumie tutaj Fledera. Bardziej to bym widział tutaj zagranie na przykład Oriany na ten moment. Bo dam 4 krwawienia, ona się będzie wzmacniać. Co prawda, no... Tak. To sobie zagramy. Aha, 3, bo ona nie wlicza siebie. No dobra. Jak nie wlicza, to nie wlicza. Są wbrew pozorom czyściutkie. Do chaty błota nie naniosą. Werena jakby poszła w świnkę też, to nie jest złe zagranie, ponieważ... Ach... To oczyścimy sobie to. Jakiś ciekawy deck przeciwnika na tych reliktach. Znaczy ograch, sorry. Ogry, relikty. Ma nas na równych na tą chwilę. Nie podoba mi się to. Dobra, daj mi tą Werenę. Teraz świnka się nie wzmacnia, ani też ta larwa Endriagi. Myślę, że zaraz jeszcze dorzucę sobie tą Królową Północy. To znaczy nocy, co ja gadam w ogóle? No, co tam przeciwnik wymyśli? Stosunkowo łatwo nas może przebić, ale spasowo, spoko. No i Werena sprawiła, że wygraliśmy tą rundę po prostu. Oriana, Werena to karty, które naprawdę zrobiły robotę w tej rundzie. Inkub, zaraz zobaczymy. Mamy Nekurata, Fledera. A on z piątek to jest raz, dwa... Moglibyśmy mu wezwać Gankana, gdyby miał na przykład Mamunę. No to będzie dobre zagranie właściwie. Nie mam aż tyle krwawienia. Nie mam aż tyle krwawienia, to jest minus duży. Nie wiem, czy nie powinienem tutaj iść na trzecią rundę. Chociaż nie wiem, czy tutaj też nie jest złoty Necker grany. Jeżeli jest złoty Necker, no to nie ma oczywiście Mamuny przeciwnik. My wydaliśmy już Orianę, Werenę. On skracajki, no nic takiego, no pana przypływów w sumie. Myślę, że tutaj pójdę chyba na długą raczej. Nie ma co kombinować. Zagra Ciri, no to trudno, to zagra. Niestety. Szkoda właściwie.
Jest Regis. Nie ma Fledera pod operatora. Wymienię operatora, bo w razie czego mogę go mieć z dekretu. I chyba wąpierza też wymienię. Spoko. Nie ma co prawda fajnych kart. Te trzy karty byłyby bardzo dobre, chociażby Toyat. Dobra, no to na początek, jak i tak nie mamy proaktywu innego, to chyba zagram sobie trolla. A z dekretu najprawdopodobniej Fleder poleci. Może trzeba było co nieco zagrać w tej drugiej rundzie. Może być fajny ten Regis Wampir Wyższy, zależy co tam ma. No. Kiszki grają mi maksa. Tam ma też Hironexa i Jednorożca, którzy są dla niego no na ten moment niezbyt mocni, jeżeli gra właśnie trolla, jeżeli my gramy trolla jaskiniowego. Jest Wolumin? Cholera. Trzeba mu wezwać Inkubem i no szybko. On też gra Inkuba. Satysfakcja. Ach, cholera jasna. Tu chyba będzie łomot, coś czuję. Jestem tu, aby spełnić wszystkie twoje zachcianki, o pani. Wezwę mu tą dziewiątkę, bo i tak czy siak tak naprawdę on sobie zagra zaraz Gankana i mu wyleci. Szkoda, naprawdę szkoda. Słabo żeśmy też dobrali, no nie da się ukryć. Ale zobaczcie, tyle mieliśmy odpowiedzi na tą Ciri na przykład. Miecz też amutna, no i dwa oczyszczenia w dodatku, nie? A jednak nie udało się tego dobrze tutaj zrobić. Może powinienem blidować, ale... Bezpieczniej tu chyba było iść na długą rundę, wydaje mi się. Chociaż no, nie mamy Oriany, nie mamy coś, żeby nam zyskiwało punkty. Tutaj nie będziemy dawać krwawienia, ponieważ weźmiemy sobie tym wampirem wyższym po prostu te karty. Daj mi Fledera. Jeszcze jakieś tam szanse są. Sami widzicie, że ten deck lubi tak na końcu sprawić rywalowi zawód. Szczególnie mając Regisa Wampira Wyższego. Mamy dwie bardzo silne karty na ostatnie dwa zagrania, więc jest to no, całkiem miłe. Tu są jeszcze Taruchy, no ale te relikty robią bardzo dużo. Nie mam już co zagrać Inkuba.
Ale wiecie co? Aha, bo ja nie mogę wezwać mu też. Chciałem mu zakneblować chociaż trochę rząd jeden. Dobra, Inkub mógł iść na tył. Duża przewaga rywala. 82-38. Są konie. Ale wpierdol się tu szykuje. Gdyby chociaż była Oriana działała, podejrzewam, że już by miała na sobie około 20 paru punktów. Więc byłoby to dobre. Zobaczcie, teraz przeciwnik ma 4 krwawienia. Mamy cały czas Nekurata, który nam dobrze działa. Teraz zagram sobie to. Tylko ze względu na to, że później dam 3 krwawienia i Fleder urośnie wyżej. Regis Wampir Wyższy też będzie miał fajne punkty na sobie i odbierzemy przeciwnikowi, co ciekawe, też mniej więcej tyle punktów. Więc jest to dobre, ale nie sądzę, żebyśmy zrobili. Kiszki grają mi marsza. No i on już nie ma miejsca zaraz. Jest Gankan. Grunt to nie tracić głowy. Nie bój się, to zaboli tylko odrobinę. I czekamy do ostatniego zagrania. Dobra, zjadł. Był dla mnie grzeszny. No i tutaj mamy najwięcej wzmocnienia. Więc tak, 148 do 54. Nie damy rady. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. 131-92. Podejrzewam, że trzeba było wyciągać tutaj rywala w drugiej rundzie. Nie sądziłem w ogóle, że mógł grać tutaj samojadki i tak się rozprzestrzeniać. Chociaż mogłem wywnioskować tak naprawdę. Oj, słabo dzisiaj z koncentracją. Mogłem wywnioskować, bo jednak no w pierwszej co? Zagrał Gankana, zagrał Uczennicę Wiedźmy. Także no szkoda trochę, że gdzieś tam mam przyćmiony umysł dzisiaj. No ale cóż, nadal działa ta talia. Aczkolwiek nie umiem powiedzieć, czy jest dobra nadal. Ze względu na to, że sami widzieliście, że tak jakoś dzisiaj dziwnie rozgrywałem te meczyki. No ale cóż, 2-1. Myślę, że całkiem spoko. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.